Uwaga, uwaga, ziemia znikła. Ratując ci życie w 912 roku zmieniłem przeszłość i zapewne spowodowałem zniknięcie Ziemi. A to oznacza, że zapewne jesteśmy jedynymi ziemianami w całej galaktyce. Twojej planety nie ma. Nie możesz już podróżować w czasie i jesteś całkiem spłukany. Na twoim miejscu szukałabym pracy. W tej części galaktyki często wynajmuje się poszukiwaczy przygód do różnych delikatnych misji. Central Point, pałac milionera Zabora Amraka. Ogłaszam was mężem i żoną. Możesz pocałować pannę młodą. Chodź, mój mężu. Łapce czasu. W pułapce czasu ona z nim, czy szczęśliwa gwiazda świeci im? Waleria. W poszukiwaniu ziemi rejs, aż po galaktyki wieczny kres. We dwoje. Póki nas czas nie rozłączy. Planeta Szereb, system Omega. Łatwa praca, żadnego ryzyka, ta jasne, wkopał nas! Nie gadaj, biegnij! Uważaj! Jak widać, mogłam zabrać kostium. Świetnie, jesteśmy na czas. Zabor Amrak powinien tu być w każdej chwili. No, to się nazywa punktualność. Szybko! Trzymaj się! Rozum ci odjęło? Widzisz? I po co ta panika? Wszystko zgodnie z planem. Valerianie! Hej, wciągnij nas, zanim zamienią nas w sito! Nie martw się, Lorelin, jest dobrze. To drobna rana. O proszę, misja wykonana. Skrzynia Szerabali nareszcie odzyskana. Dzięki niech będą gwiazdom. Zasłużyliście na swoje 20 tysięcy blutoków. O tym porozmawiamy później. Nie widzisz, że Valerian jest ranny? Potrzebny mu lekarz. To małe draśnięcie, nie ma potrzeby. Ona ma rację, zajmiemy się rano. Na statku są roboty medyczne. Valerianie! Zatrucie toksynami. Pacjent musi zostać natychmiast zabrany do infirmerii, by otrzymać właściwe antidotum. Ostrożnie! To nie jest worek kartofli! Oby ta skrzynka była tego warta. Nanoboty medyczne zniszczyły już 89% toksyn. Obiekt powinien być sprawny za 4 godziny i 58 minut. Śpi dobrze.
Nareszcie to kielich Szerabali. Czy wreszcie uda nam się zdjąć klątwę, która spadła na naszą planetę? To już nasza ostatnia nadzieja. O, nie widziałam jeszcze tak przystojnego dwunoga. A gdzie jestem? Śpi, mój piękny dwunogu. Śpi, śpi. Moja kochana córko, sprawdziłem eliksir na próbce twojego DNA. I? Cierpię, mówiąc ci to, lecz nie udało się. Wszystkie wysiłki na nic. Ostatnia nadzieja zawiodła. Jest nadzieja! Co to za przystojny dwunóg, którego znalazłam w infirmerii? Valerian? Nie, Jalino, nie ma mowy. Wiesz, co się może stać z tym biedakiem, jeśli go poślubisz. O! Gdzieś! Chcę go! Jest mój! Błagam cię, kochanie, bądź rozsądna. Zapominasz, że nie jest sam. Jest z nim młoda kobieta, Lorelin. Więc będziesz się musiał jej pozbyć, prawda? Moje szczęście się nie liczy? Panno Lorelin, proszę, obudź się szybko. Zdrowie twojego partnera się pogarsza. Na pewno w Central Point mają antidotum? Z pewnością znajdziemy tam to, czego trzeba. Tym śmigaczem dostaniemy się tam szybciej niż moim astrostatkiem. Proszę na pokład, panie przodem. Hej, czekaj chwilę! Hej, co ty wyprawiasz? Otwieraj! Błagam, wybacz mi, Lorelin. Jalino, do czego mnie zmuszasz? Zacięło się, co za durny złom! Szkoda czasu. Systemy tej jednostki zostały zablokowane. Co? Jak mogłam się na to nabrać? Głupia jestem! Czemu stajemy? Kończy się nam paliwo i tlen. Przestaniesz oddychać dokładnie za 27 minut i 22 sekundy. Co? To jakiś żart? Jeśli jakoś z tego wyjdę, dopadnę tego zabo, jak mu tam... Żaden dar nie jest zbyt cenny dla mojej pięknej córki. Co? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? A teraz, panie i panowie, nasyćcie oczy widokiem Jaliny, najjaśniejszej piękności pośród gwiazd. Co się dzieje? Co ja tutaj robię? Zapas tlenu wystarczy na 6 sekund. 5. 4, 3, 2, 1. Zapas tlenu się skończył. To twój ostatni oddech. Chyba się trochę zawiedziesz, bo dzięki temu skafandrowi mam jeszcze tlenu na godzinę. O, zapomniałem ci powiedzieć, że śmigacz ulegnie samozniszczeniu za 10 sekund. Za chwilę zginiesz. Zginę? Nie sądzisz, że jestem na to za młoda? Nie wygląda to zbyt różowo. No, 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 co za zdobycz. Przykro mi to mówić, panienko, ale nie bardzo nadaje się na zdobycz. Same ze mną kłopoty. Co za piękność. Wyglądasz jak prawdziwa ziemianka. I to prześliczna ziemianka. Jaka ziemianka? Kobieta z mojej planety, Ziemi. Planety, której już nie ma. Nigdy o niej nie słyszałam.
Chyba żartujesz. Mówię poważnie. Chciałbym coś ogłosić. A? Ślub Waleriana i mojej córki Jaliny odbędzie się jutro. Ślub? Ale jaki ślub? Nie mogę uwierzyć, że ledwie uniknęłam stryczka w 912 tylko po to, żeby udusić się w kosmosie w 25 wieku. Przyszłość jest pełna niespodzianek. Co, Garb? Co ja ci mówiłem? Nigdy mnie nie słuchasz. Wybrałeś złe wyjście spod przestrzeni i teraz jesteśmy na pustkowiu. Słuchaj, Bart, chciałem tylko uniknąć korków Central Point, więc mnie nie ucz, jak się prowadzi. Zawsze to... Hej, 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 patrz! No, niewiele brakowało. Budzi się. Ej, słodziutka jest, nie? Twoi mi się w oczach. Nazywam się Bart, a to jest Garb. Ja jestem Garb, a to jest Bart. Bartegów i Karpelius Somoniak. Do twych usług. Nasz ojciec to Telmonius Somoniak, no wiesz, ten słynny aktor. Jego filmy zarobiły tryliony na międzygalaktycznym rynku, a Garb i ja dziedziczymy. A miło mi was poznać. Nazywam się Loreline. Ale skąd się tu wzięłam? Dryfowałaś w przestrzeni i gdyby Garb nie przegapił wyjścia spod przestrzeni, wciąż byś tam była. Hej, Bart, to ja pierwszy ją zobaczyłem, pamiętaj! Jeśli mogę tak rzec, jesteś najpiękniejszym stworzeniem, jakie widziałem, Loreline. Tak pięknym, że nadajesz się na moją żonę. Wyjdź za mnie, Loreline! A co ze mną? Pochlebia mi to, co mówicie, ale mój partner został porwany przez jakiegoś Zabora Amraka. Zabora Amraka? To znaczy finansistę milionera? Właśnie tego. Co, znacie go? Nie osobiście, ale tatuś trzyma pieniądze w jego banku. Rusz się. Korki czy nie korki, lecimy do Central Point. Dobra, dobra, ale ja prowadzę. Żebyśmy znowu wylądowali na pustkowiu? Nie, dzięki. Daj już spokój. Znajdę cię, Walerianie. Jak będzie trzeba, przeczeszę każdy skrawek galaktyki. Nasza pani już czeka! Czekałam na ciebie, mój przyszły mężu. Posłuchaj, panna Amrak, chyba zaszło tu jakieś nieporozumienie. Mów do mnie, Jalina! Posłuchaj, panno Amrak, znaczy Jalino, jesteś niezwykle piękna, ale ja... Spróbuj tego owocu. O czym to ja? A tak, jesteś cudownym stworzeniem, ale nie zamierzam się z tobą żenić. Co? Nie zamierzam się jeszcze ustatkować. Jesteś prezentem od mojego ojca. Należysz teraz do mnie i zrobisz dokładnie to, co każę, więc wbij to sobie do tej cudacznej głowy! Chcę tylko mieć ślub w pięknej sukni z mnóstwem klejnotów. Przywykłaś dostawać to, czego chcesz, ale nie sądzisz chyba, że zwiąże się z jakąś panienką, która mnie porwała. Nie mogę mieć tego, co chcę! Coś mi mówi, że będę miał kłopoty. Muszę się stąd wydostać, zanim będzie za późno. Zlokalizowałam rezydencję Zabora w Central Point. Niech to. Mieszka w najlepszej dzielnicy miasta. Popatrz, co ja tu mam. Serdecznie zapraszam was na obchody ślubu mojej kochanej córki Jaliny i Waleriana. Co? To niemożliwe. Nawet z laserem przy skroni nie zgodziłby się na ślub. Chyba, że zakochał się w dziewczynie swoich marzeń. Raczej dziewczynie koszmarów, jeśli wierzyć plotkom. Co masz na myśli? Jalina to seryjna wdowa. Miała 12 mężów i każdy z nich zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach zaraz po ceremonii. Co? Mhm.
błagam cię, Jalino, bądź rozsądna, nie rób tego. Ten ślub skończy się tak jak inne, tragedią. Nie wiemy tego, ojcze. Jest nadzieja. Tym razem będzie inaczej. Czuję to, wiem, że się uda. Mój los jest w twoich rękach. Wszystko zależy od ciebie. Nie mogę ci tego odmówić, Jalino. Przestań jęczeć, ojcze. Przetrwanie naszego gatunku zależy od nas. Zaproszenie ważne. Powiedzcie, chłopcy, tak z ciekawości, jak położyliście łapy na tym zaproszeniu, co? Powiedzmy, że jesteśmy pomysłowi. Goście przybyli. Czy czujesz się już gotowy, Walerianie? Tak, nie mogę się już doczekać. Z radością powiem twoim gościom, jak mnie porwałeś. Zrobiłbym to samo na twoim miejscu, to zrozumiałe. Nie zostawiasz mi wyboru. Co ty robisz? Proszę, wybacz mi. Wola mojej córki jest silniejsza od mojej. Cieszysz się, że poślubisz Jalinę? A, to najpiękniejszy dzień w moim życiu. Zanim zaczniemy, jeśli ktoś z was wie o tym, że Walerian i Jalina nie mogą się pobrać, niech mówi lub na zawsze zachowa milczenie. Biedny, biedny Walerian. Nie zgadzam się i mam powód. Ta podła żmija porwała Waleriana i zmusza go do tego ślubu wbrew jego woli. Chwała niech będzie gwiazdom. Lorelin żyje, jednak nie jestem mordercą. Jak śmiesz niszczyć najpiękniejszy dzień mojego życia? Walerian, nie stój jak wypchana kukła, wiej! Jazda mi z tym! Zebraliśmy się tu dziś, by świętować związek między Jaliną, słodszą niż czułem. Przechodź do sedna! Będzie jak chcesz. Jalino, czy bierzesz Waleriana za męża? Biorę. Walerianie, czy bierzesz Jalinę za żonę? A gdzie ja jestem? Powiedział, że tak. Mocą mego urzędu ogłaszam was mężem i żoną. Nie! Chodź, kochany! Już za późno, zło się stało! Posłuchaj mnie! Lepiej cofnij małżeństwo, inaczej wsadzę cię do więzienia za usiłowanie zabójstwa. Mam na to świadka! Nawet dwóch! I zeznamy, że celowo porzuciłeś Lorelin, by zginęła w przestrzeni. Nie chciałem tego robić, przysięgam. Zawsze ulegam Jalinie, jestem bezsilny. Zrozumcie, to moja jedyna córka! Ale zbyt długo to już trwało, pora bym położył temu kres! Czekaj, co ja tutaj robię? Nadeszła chwila prawdy. Wkrótce dowiemy się, czy jesteś wartościowym mężem. A? O czym ty mówisz? Nie! Nie! Jalino, nie! Błagam cię, zamieniasz go w kamień! Walerianie! Nie! No to jest solidny mąż. To prawdziwy cud. Działa! Wreszcie znalazłam męża odpornego na klątwę! Co? Jaką klątwę? Czy ktoś mi powie, co tutaj się dzieje? Ten tajemniczy wirus pojawił się na naszej planecie 20 lat temu. Zainfekował wszystkie kobiety naszej rasy, tak młode, jak i stare. Jeśli choć dotknęły samca, natychmiast zamieniał się w kamień. Jalina szukała męża z innego gatunku, który byłby odporny na wirusa, w nadziei, że pewnego dnia będzie miała dzieci i zachowa nasz gatunek. Niesamowite! Najwyraźniej w genach macie zapisane naturalne antidotum na wirusa.
zmieniłaś mnie w kamień. Tęskniłam za tobą, skarbie. Porwałaś mnie. Nie złość się na mnie, kochanie. Zmiennokształtna garb, rozumiesz? Oni mogą zmieniać swój wygląd jak tylko chcą. Tak jest. Wszyscy na tej planecie są zmiennokształtni, włącznie ze mną. Muszę przyznać, że cudownie to wpływa na interesy. Niech zgadnę. Jalina zmieniała swój wygląd, by uwodzić wszystkich swoich mężów. Znasz już mój sekret. Nie żałuję tego, bo nareszcie znalazłam mojego idealnego męża. Co? Nie tak szybko. A co z nami? Nie ujdzie ci to płazem, czarownico. Zapłacisz mi za to. Proszę, nie. Nie krzywdźcie jej. Ta-da! Tak właśnie wyglądam przez większość czasu. Dziękuję wam bardzo. Dzięki próbkom waszego DNA stworzymy szczepionkę, która zwalczy wirusa. Co do małżeństwa jest nieważne. Walerianie, jesteś wolnym człowiekiem, a ja mam u ciebie dług. Masz dług, co? Nie jest to chyba łatwe dla bankiera, co, Zabor? Walerian, wszędzie cię szukałam! Nie, tylko nie ona! Nasz miesiąc miodowy moglibyśmy spędzić na tropikalnym kwazarze Andromedy. Dosyć tego, Jalino! Idź natychmiast do swojego pokoju i nie wychodź, póki ci nie pozwolę. Ale ojcze! Żadnych ale! Od teraz rzeczy będą się miały inaczej, a to dla was. 1 000 000 blutoków, skromne zadośćuczynienie za to, co przeszliście. Nalegam na ich przyjęcie. Czekaj chwilę. Niemal zginęliśmy, otruto nas, zaczarowano i zmieniono w kamień, a dostajemy jakiś żałosny milion, chcemy 2 000 000. Chcesz, żeby Zabor zmienił zdanie? Jesteśmy przecież spługani. Niech będzie, przyjmujemy twój marny milion, ale tylko ze względu na naszą szczodrość. Pozwólcie, proszę. Jest to dla was za ciężka. Nie chcemy, żebyś zniszczyła sobie paznokcie, niosąc tę wstrętną wielką walizkę. Dziękuję, jesteście arcykochani. Po co te maski? Łap! Dziękuję, jesteście arcykochani. Ukradli 1 000 000 blutoków prosto z twoich rąk. Wszyscy robimy błędy i ty nie jesteś wyjątkiem. Witaj, Lorelin, witaj, Walerianie. Nasz ojciec wcale nie jest aktorem. Tak, kłamaliśmy. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Jesteśmy przestępcami. Lecieliśmy do Central Point, żeby się ukryć. Jesteśmy poszukiwani w prawie całej galaktyce. Wolelibyśmy ukraść 1 000 000 Zaborowi, ale nie mogliśmy przegapić takiej okazji. Lorelin, kochamy cię. Oferta wciąż jest aktualna. Stokrotne dzięki, siema! Nie obwiniaj się tak. To nie twoja wina, że jesteś taka naiwna. Co? Co ty powiesz? To nie ja prawie poślubiłam zmiennokształtną psychopatkę. Chwila, moment. Nie byłem do końca sobą, Lorelin. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to była hipnoza. Zwal wszystko na hipnoproszek, jeśli chcesz, ale nie powiesz mi, że Jalina w ziemskiej formie cię nie pociągała. Dalej, przyznaj się. Wpadła ci w oko. Dla ścisłości byłem zimny jak głaz, że tak się wyrażę. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Andrzej Wójcik. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Walerian Tomasz Steciuk, Lorelin Monika Pikuła, Ronda Ewa Serwa, Gork Jodol Mieczysław Morański, Szyn Głozi Jarosław Domino, Robert Tondera, Dariusz Błażejewski i inni.